No siemano, ja jestem Neken, witam was w 16 odcinku z GTA 3 wersja definitywna. Jak teraz widzicie, kieruję się do najbliższego Emunation, tylko teraz ta muzyka jest zbyt szybka. Bo akurat w poprzednim filmie, jak ja skończyłem dosłownie nagrywać poprzedni film i chciałem wrócić sobie zasejwować grę, kurde, czemu to jest aż tak głośne? Chwila, bo ja muszę to trochę przyciszyć, bo nie mogę się skupić na gadaniu. Weźmy to, kurde, trochę ciszej, no teraz ludzie, dobra. To dosłownie, kiedy ja skończyłem nagrywać ostatni film, gościu jakiegoś shotguna wyjął i mnie zastrzelił nim. I mi samochód wybuchł. Nie wiem, powalone to jest, się tego nie spodziewałem kompletnie. A czemu tu nie mam tych broni lepszych? To jakiś kurde borowik to jest ten gościu, dobra. Będę musiał jednak pojechać tutaj do Ammunition i dalej tą Asuka Kasan robić, misyjki. Dobra, proszę mi jakąś operkę odpalić magiczną. I będzie można jechać po te broni. Albo Patriota wezmę. Patriot jest najlepszym samochodem. O kurde, strzelają do mnie policjanty. Dobra. Jak teraz jadę do tego miejsca, to mógłbym w sumie przeczytać listę ostatnich subskrybujących. Jak chcesz się na nie pojawić, to zasubskrybuj kanał i musisz mieć jeszcze chyba wtedy publiczne subskrypcje. Dobra, więc przeczytam, tylko żebym jeszcze się nikogo nie wbił teraz. Nie zginął, dobra. Więc na samej górze jest Tomorek, później jest Radosław Piech, na trzecim miejscu jest MKS, na czwartym jest ABNSGFAG ASFAFAS, pod dziwny nick. Na przedostatnim miejscu Kubaser V3 i na samym dole Tutux. Jeszcze raz, jak chcesz się pojawić na tej liście, to zostaw subskrypcję i przynajmniej też lajka i miej subskrypcje publiczne, bo wtedy jak się ma prywatne, to chyba nie pokazuje. Nie wiem, jak to dokładnie działa. Dobra, już mogę odpalić magiczną muzyczkę z powrotem i koniec gadania o subskrypcjach, bo zaraz to będzie film jakiś promocyjny. Dobra, czy będą tu normalne? Są normalne, kurde. Wszystko tu, granaty, kurde, kałaszki, to ja rozumiem. No i kurna, trukają tam na mnie. Dobra. Nie no, jeszcze muszę te bronie pokupywać sobie. No czemu wy trukacie tam na zewnątrz? I zobaczymy też, jaka misja będzie o tej Asuki. Dobra, no szkoda, że te Grove Street Studio całe nie z jakąś modyfikacją. Znaczy, najpierw niech oni naprawią bugi, później coś dodają. No czemu wy trukacie, co jest z wami nie tak? Dobra, dawaj GPS-a mi tutaj na ten plac budowy. No i też bardzo będę chciał niedługo nagrać jakiś film z Deltarune. Bo już mam na komputerze i będę chciał powoli się zbierać za nagranie pierwszego odcinka. Dobra. I też coś, co mnie zdziwiło, to nie mam praw autorskich na tych filmach, przynajmniej na tym przedostatnim, bo tym teraz co był ostatni, to jeszcze go nie wrzuciłem, więc nie wiem na razie, dobra. Wyrzutnia, ziemię, powietrze. Do we technic someone now or just wait for it to turn black and fall off? Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey babe! My handyman. I was bored, so I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. O kurde, ej, co, spokojnie. Uszykaj łoci, coś tam. Dobra, biorę ten stingerek. Dobra, proszę mi radio włączyć. Operka jakąś. Dobra, i lecimy, albo w sumie zobaczę jakieś inne. Lips 106, nie wiem co to jest. Dobra, pędzę, kurde. Strzelają się jeszcze ludzie tutaj. Mam wysadzić jakiś samolot, zabrać budynek i ukryć, jak dobrze zrozumiałem. Dobra, inna kurde muzyka, bo...
Game FM. Może coś fajnego będzie leciało teraz. Dobra, tylko jest taki malutki problem, że ja nie mam żadnej wyrzutni rakiet czy coś. No i co wy robicie? Co tam ten gościu zrobił? Dobra. Jakoś tutaj, kurde, polecę. Ej, nie, bo spadnę! Premier za bezwzględny szans, on był bardzo szalony, bym zginął. O, jest, dobra, mam RPG-a. Jest dobrze. Wyrzutnia rakiet. No, w sumie, wyrzutnia jak wyrzutnia. Dobra, dawaj, kurde, szybko. Nie, ale coś jest nie tak z moim głównym bohaterem. Czemu on 5 minut pobiega i się męczy? Nie, 5 minut to nie jest. Dobra, dawaj. Podpłyń do boi. No dobra. Gdzie ona jest? No, tam masz tam daleko, ale te boje mi się dopiero co generują przede mną, jest taka ciekawostka. Dobra, ale kurde, ile jest tych samolotów teraz, jak widzę. Pewnie jakiś dodo będzie leciał, jestem pewny, bo to raczej takiego dużego samolotu rozpocznie podejście. Dobra, stój. Znaczy, czekaj, no dobra. Wezmę tą wyrzutnię rakiet. No kurde, stój tą łódką, bo mi zaraz na ląd wjadę. Dobra, wsteczny, dawaj. Wsteczny w łódce. Dobra. No i teraz by się przydało pojechać do przodu, żeby ustał. I stój. O, jedzie coś. Żeby zeszedć, a który samolot? Ten? Który samolot? Bo ja nie rozumiem, który samolot mam zestrzelić. Nie pokazuje się na mapie. To jest ten sam. Nie, to nie jest ten sam. Czemu on w ogóle tak dziwnie startował? To jest ten, a tu chłop jakiś jest. To może ja tego chłopa załatwię najpierw. No. Tak. Nie żyje. Dobra. Gdzie jest ten samolot? Tu coś niby leci. A, bo to leci. Jak ja mam w to strzelić? A to jest za. O kurde. Nie no. Jak mam w to strzelić, jeżeli te pociski... Jeżeli te pociski, kurde, niszczą się... Okej. No, halo, gro! Czemu zasięg tych rakiet jest za mały? Co mam, kurde, ze snajperki nawalać? Ze snajperki go nie załatwię. Bo on... Nie. Co? Czy mam teraz poczekać, bo on tutaj... Teraz mogę nawalić do snajperki i tak się nic nie stanie. No, bo na serio on nade mną przelatuje. A, dobra, okej. Muszę skoczyć do wody. Pilna potrzeba wskoczenia do wody. Dobra, czyli jednak wszystko po kolei, co się dało, to ja zepsułem. Okej. Zgon. Zatwierdź. Dobra. Czy poczekać, aż będzie nade mną? Właśnie trochę... Zdziwiłem się, że te pociski RPG-u... Kurde, no nie mogę skończyć gadać. Dobra. Proszę jakieś radio mi odpalić. A i nie mam tej kurde szybkiej muzyczki mojej. Head radio. Kurde, jak wy tutaj jedziecie? Dajcie mi przejechać. Dobra, gdzie jest jakaś kurde fajna muzyczka? A może operka coś będzie grała? No kurde, akurat teraz gadają. Jak ja chcę posłuchać sobie. No kurde, jak ty kurde jedziesz tym samochodem? Bez kierunku, bez niczego skręca. Nie no. Kolejny w chipsach znalazł. Prawo jazdy. O kurde! Ej! Ale mnie wystrzeliło. Dobra, dawaj. O kurde, jak się rozwaliłem to. Ale nie, ja po prostu kocham, jak te pojazdy się niszczą. No, fajnie to wygląda. Dobra. Pistolecik wyjmę. A, to i tak nie zmieni, bo moja postać już się zmęczyła bieganiem. To minutę nie pobiegam, już ona się męczy. Nie, no ale to jest kurde żart. Dobra, dawaj. Czyli teraz mam poczekać do ostatnich 15 sekund, aż będzie idealnie nade mną. Wtedy mogę wystrzelić. No dobra. Może się aż tak nie będę rozpędzał, bo zaraz...
za szybko będę płynął i będę musiał jeszcze wracać. Czemu tu nie ma radio? Czemu jak nie zainstalował radio w łódce? W ogóle czemu? Czemu moja łódka prześwituje wodą? Dobra. Dobra, czekam już. Proszę w miejscu stać. O, no i dobra. Nie, no do tyłu. Bo on idealnie nade mną będzie. A to jakiś gość jest, to sobie go zestrzelę. W ogóle więcej oni mają ochrony? Bo tak myślę sobie, to chyba tych gości powinien do mnie nawalać. On po prostu stoi sobie i coś tam na radiu mówi. Dziwne trochę, ale dobra. W ogóle jak on tego RPG-a trzyma? Jedną ręką, tak o? Kurde, lekki musi być. Co to on ma? Co, no, kurde, pocisku chyba nie ma środku. W ogóle ręka mojej postaci prześwituje przez to, nie no. Genialna, zajebista giereczka, nie powiem. Panie Studio Grofsted Games. W ogóle, jak teraz patrzę, to cała gra chyba w ogóle update'ów nie dostaje. Jak i cała trylogia, nie wiem, twórcy mają totalnie wywalone w tą grę. Nie wiem, to tak trochę dziwny. O kurde, czyli, a tak, pod kontrolą się wolno. W ogóle, to chodzenie na kontrolę ciche nie jest kompletnie oznaczone w grze. W ogóle, nie wiem, dziwne to jest. W GTA San Andreas chyba też takie coś było, że od początku gry było pokazane, że jest to wolne chodzenie, ale dopiero tej chyba misji, gdzie się w tym domu... Dobra. Bo on tu kurde jest. Zwieszony. O kurde, cztery gwiazdki mam. Chyba ja sobie tu... O kurde. Bo tak trochę wybuchło mi tej łódce. Ja sobie tu gadu, a to kurde. Już ten samolot przelatuje. No, teraz wykręcić nie mogę. Nie, no ta łódka to tragedia to jest. Dobra. Ja nie wykręcę. Dobra, muszę ósemkę zrobić. Dobra, cicha. Cichaj tam. Biorę, paczuszki zbieram. Dobra, jeszcze jedna paczka. Tylko teraz muszę tą krową zakręcić, kurde. Ten helikopter tam w ogóle sobie. Bez kierowcy, bez niczego. W ogóle czemu oni nie wzięli z czarnej szyby, jak jest w takim GTA San Andreas? To wiele lepiej by wyglądało, jak nie wiadomo, co jest w środku, a nie po prostu nic tam nie ma. Dobra. Skończę gadać. Kurde, tą misję robię. Ten sam... W ogóle czemu ten helikopter tak, kurde, krzywo do mnie leci? W ogóle powolutką sobie leci. O, to powinien na spokojnie raczej chyba mnie doścignąć tak lecąc. Nie wiem, trochę dziwne. To jest w ogóle... Nie no... Kurde, ta woda się za mną kończy, nie no. W ogóle jak teraz patrzę, to z każdej trylogii zremasterowanej GTA trzyma najgorszą wodę. Bo w Vice City jakoś to chyba ładnie wygląda, najładniej chyba jest Vice City, jak patrzyłem na porównaniach. Nie wiem, zobaczę, bo będę chciał właśnie też przechodzić GTA Vice City, ale to gdzieś dopiero na styczeń będzie. Na styczeń, luty. Dobra. Koniec gadania, przy kawce trzeba kurde misję robić. Nie no, ja tu nie wezmę, bo ja do wody wskoczę. A co on tam gada, kurde, głupoty jakieś. Dobra. Wlatuję w teren. I od razu by się przydało jakiś samochodzik ukraść. Oj, tu mam, o kurde. O. Ej, bo oni tutaj są w dużej ilości. Dobra, daj. Dobra, jadę. Oj, do widzenia. Odjeżdżam, mnie tutaj nie było. W ogóle ciekawe, czy można mieć uszkodzoną oponę w tej części. Chyba tak, nie wiem, zobaczę. Po tej misji będę mógł zobaczyć, jak nie zapomnę. Dobra, radio, dlaczego tu radia nie ma? Nie, ja... Kurde, jak on wjeżdża, co jest? Przejechał tam przechodnia. O kurde, ej, bo mnie przejechali. Daj mi, o, co to jest? Ej, no daj mi to. Kurna, daj mi to. No, co jest? Przejechał mnie. Dobra, kurde, auto daj mi normalne, bo ja radio chcę. No, nie no. Dajcie mi, kurde, radio. Daj to, kurde, no daj, co ta postać robi, dobra. O kurde, to się pali, jedź. Dobra, odpalaj mi szybkę muzyczkę, kurde. Co to się odpala? Ile tych policji jest teraz? Ta łódka w ogóle cały czas na tym lądzie jest. I korek powoduje ona, ten PZT nie ominął jej. Dobra.
Nie, ale dziwnie działa te AI tego helikoptera. Po prostu czasami wiadomo, co leci losowo. Nie za mną, nie wiem, dziwne to jest. Oczywiście Grove Street nie chce tego naprawić, tego już nie poprawi. Kurde. To ale driftuje ten stalion, co jest? Nie no, te policjanty są za mną. O kurde. O, dzięki. Dzięki za boosta. Nie, no czemu on mógł tak wjechać? Nie no, to coś jest pokręcone. Dobra. O kurde. Ty. Dawaj. Kurde, bo te policjanty mnie za... Czemu tam w ogóle babka sobie na cichu? Co jest? Ej, podbili mnie. Kurna, no nie no. Teraz wybuchnie to wszystko. Kurde. Daj mi kałaszka. Rozstrzelam go. O, tu jeszcze jest policjant. 5 gwiazdek mam. Ty, to nie jest za dobrze. Dobra, gdzie ja mam jechać w ogóle? Gdzie ja mam jechać? A, tu mam z powrotem na plac budowy, no dobra. Z 5 gwiazdkami pościgu pojadę tam. A, nie, w prom stanę, dobra. I to jest idealna muzyczka do posłuchania, czyli opera. No akurat teraz gadają. No to MXE i MXS, tak? MSX, MSX, dobra. Nie wiem, dziwna ta nazwa jest. No czy jak kurde skręcasz, nie, na ten PC ty chcą mnie zabić. Wypadki same, kurde. Co to są w ogóle? Co to jest? Ty, to jakieś FBI. Jakieś CIA, jakieś kryminalne... Kurde. Co jest? Ty, bo ja mam te 5 gwiazdek. To chyba niedobrze. To kurde, jakieś... Właśnie CIA mnie jakieś kurde goni, no co jest? Nie, no nie gadaj. O kurde, oni mają jakoś te... Uciekaj. O kurde, zginę. Kurde, do auta. Ci akurat zniknęli. No nie wjeżdżaj w to. Samochód FBI. Dobra, mówiłem dobrze, że to FBI jest. Kurde, cię policjanci wszędzie są. Ja tu kurde radia nie mam. Dobra, wyłącz mi te radio. A co nad radia nie mogę chyba włączyć. Kurde, ile ich tu jest? To ci odwala. Nie, to jest najbardziej intensywny odcinek, najbardziej intensyw, jaki ja nagrałem chyba z tej serii. 16 filmów i dopiero teraz coś się takiego odwala. Ja tutaj muszę o życie, kurde, walczyć, to wjeżdżają, nie, ale policja w tej części jest totalnie powalona, oni po prostu wjeżdżają na fullpecie. W ogóle co ten gość zrobił, gdzie on pod prąd pojechał, nie wiem. Zaraz ukończę tą misję. Mam 5 gwiazdek, wszystko jest dobrze. O kurde, jak mnie wbił pod te baraki. Nie no, co tu się odwala? O kurde, jak on wjechał tam. Dobra. No kurde, dorstak, dorstak. Dobra, szybko dawaj. Nie no, jeszcze ten... Dobra, już koniec, okup. Koniec. O kurde. Ty, ta babka nie żyje. A 500 koła mam. Oj, misja ukończona. Po tej misji ja się z policjantami... O kurde, coś tam wybuchło. Ja się po tej misji z policjantami... Nic się nie stało, ja się nie znam. Dobra, daj mi wjechać. Tylko kurde, FBI. Dobra, operę włączcie. No, dawaj. Dobra. Co mam teraz zrobić? Bo już ukończyłem pewnie... No tak, cały wątek z tą Asuka, bo ona już kurde nie żyje. To raczej trudno, żebym miał misję, jak jest, nie? Dobra. Robię te. Idę teraz sobie chyba kupię Kevlara, bo to zaraz tak... Już kurde, nawalają do mnie. I teraz w sumie... Ja po kolei już... Nie ma przywódca w ogóle Yakuza chyba teraz. Bo wcześniej był ten gościu, którego zabiłem, teraz ta Asuka sobie zginęła. Teraz mam kaskę przynieść. No, 500 000, ja mam 600 tysięcy. Więc chyba ta kasa jest aż tak dużej ilości po to, żeby te okupy robić. Dobra, dzięki, dzięki. Mam? Mam, dobra, mam jeszcze 4 pociski do... Nie, 5. 1 i 4 w magazynku, to 5. 4. Dziwne. Mam 1 załadowaną i niby 4... Nie wiem, dziwne to jest. Kurde. Dobra. Może ukończę teraz. Czekaj, czekaj.
Rej Machowski. Z Kataliną mógłbym w sumie zrobić wątek. Ale dobra, teraz uspokoję grę i na spokojnie sobie zasejwuję. I dobra, teraz kończę odcinek już, bo 20 minut jest. Od razu po tym, jak teraz skończę, od razu rozpoczynam nowy. Więc no, jeżeli wam się film spodobał, to zostawcie... Co ten samochód tak wybombił? Dobra, zostawcie subskrypcję i lajka, no i bajo.